Resident Evil. Previously on Revelations 2, someone left a message. Welcome to the Kierling, where all things come to rest. I not know this thing you are speaking. I'm just learning to see a little more clearly. I did what I thought was right. We'll know each other inside and out. You killed her. Daughter. The old sack is gonna pay for what you did. I'll crush you with my bare hands. You're perfect. Six months from now, you're going to awaken as me. And the world is going to be very afraid. So good night, my darling. Sleep well. All this time wasted. My whole life has been a prelude to this. My true birth. Time to meet the cause of our misery. What is this place? Doesn't matter. Let's find the overseer. Cześć, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Resident Evil Revelations 2. Dobra, żeby tutaj nie owijać bawełnę, ja sobie może tutaj sprawdzę. Dobra, tu mam najwięcej amunicji. Żeby nie owijać bawełnę, powiem wam, że to będzie ostatni odcinek epizodu Claire, ponieważ jeżeli dobrze pamiętam, ten epizod z Claire można ukończyć coś około pół godziny max, tak mi się przynajmniej pamiętam. Zobaczymy, czy dobrze to pamiętam i jak to rozegram. Może tym razem uda mi się jakoś to szybciej w miarę przejść się, nie błąkać i tak dalej. No, ale zobaczymy. A więc tak, tu mamy kolejne rzeczy do czytania. Ci, co są zainteresowani, proszeni są o zatrzymanie sobie filmiku i przeczytania. Dziękuję. I don't know. I just can't figure the overseer out. No, i tu mieliśmy taką, pierwszą zagadkę. Tu nie wiedziałem, co trzeba zrobić. Myślałem, że gdzieś tu trzeba skoczyć, albo jest jakiś ukryty przycisk. Nie. Tu jest coś takiego. Tu jest coś takiego ukrytego za tym oto akwarium. Więc trzeba było po prostu w to strzelić, przesunąć i pociągnąć za dźwignię. Wtedy ujawniły nam się otóż te magiczne schody, a te schody prowadzą nas do... Dobra, może nie będę tak za bardzo spoilerował, bo nie wszyscy jeszcze widzieli zakończenie całej serii gdzie indziej, więc pozwolę sobie tutaj nie spoilerować, tylko dam wam możliwość po prostu sprawdzenia. We meet at last. I
You came all this way just to say goodbye? Oh, I'm touched. It's already done. I've conquered fear and earned the right to become a god. Come out from behind that glass so I can choke a god. All that remains is one final test, one last threshold to cross. Is she even listening to us? My brother's escape was death. And soon, it will be mine as well. I will share in his fate, and then I will surpass him. What are you trying to do? Escape. Just like that. Jestem tylko ciekaw, czy któryś z was się spodziewało, że tak się to zakończy. Dobra, trzeba chyba spierdzielać, prawda? Tylko nas nie chcę to wypuścić na razie. Ale zaraz widzimy. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. A no musimy. Jak zwykle w korporacjach wszystko musi na końcu wybuchnąć, no niestety, taka kolej rzeczy. Wszystko w serii Resident Evil rozgrywa się tak. Dotrzyj do danego punktu, jeżeli już go odnajdziesz, to później nagle wszystko zacznie się sypać, a następnie zaczyna końcowe odliczanie. Maszyna i trzeba uciec z danego pomieszczenia, bo będzie wielkie boom. Później na pewno też się włączy maszyna, która będzie odmierzać 5, może max 10 minut. I w ten sposób po prostu uciekniemy, albo i nie. Nie wiem w ogóle, co ja powiedziałem. No znajdziemy inną drogę, ta droga prowadzi tutaj. To znaczy ta droga, o której Claire wspominała, żeby ją znaleźć, prowadzi po rurze. Nie wiem, czy to jakaś aluzja, że kobiety lubią rury, czy nie. Może mam jakieś dziwne po prostu tutaj wyobrażenia. Ale dobra, nieważne. Trzeba jak najszybciej stąd uciec, Claire. Moira również. Trzeba ocalić ci te nogi. Mam nadzieję, że ocalimy ci te nogi, bo jak nie ocalimy, no to będzie źle. Będzie smutno. Przynajmniej ja będę smutał, no nie wiem. Dobra. Pytanie, lewo czy prawo? Kurczę, już nie pamiętam. Szczerze. Nie pamiętam, czy ja miałem tutaj latarkę, czy nie? Cholera. Troszkę tak dziwnie. Dobra. Pam, pam. Tu jeszcze coś było do... Dobra, do rozwalenia. Co prawda mogłem tutaj użyć noża, ale oczywiście użyłem broni, bo jakby inaczej. Moira, złotko, pamiętaj tylko, że masz z nami wyjść całą i zdrową. Dobra, tu mamy skrzynkę, więc sobie za... Nie chciałem żadnej butelki zasłoną dymną, bo to mi się nie podoba. Okej. Okay. Są te robale, więc... Więc trzeba to jak najszybciej... Nie, chwila, mam. Źle poszedłem. To jest tutaj wyjście, okej. Okay. Nienawidziłem tych robali właśnie niewidzialnych tutaj w tym końcowym etapie, jak przechodziłem już to, więc... Dobra, mamy jeszcze to, spoko. To będą jeszcze robale, tylko nie pamiętam po której stronie. Dokładnie, ale chyba gdzieś tutaj. Trzeba... Wow, spierdzielaj, kolor. Odejdź. Dobra. Oj. Gdzie to jest? Wow. Tu coś jeszcze jest, kurczę. A, tu.
Czy ja tego nie załatwiłem za pierwszym razem? Nie wiem, ale troszkę tutaj jest dziwnie. Dobra, chyba w dobre miejsce poszedłem, dobre. Moira, nie przeżywaj. No i tak jak mówiłem, końcowe odliczanie. Super. Bardzo to lubię. No Claire, dajesz. Halo. Ja nienawidzę, jak ona się tak zacina. No przecież wiadomo, że tam trzeba zejść, więc dlaczego postać się tak wahała? Dobra, Moira. Na tych długich nogach przejdziesz to w miarę szybko. Mam przynajmniej taką nadzieję, bo... No bo inaczej to się nie da rozwiązać, dobra. Szybko, 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 szybko. No, hopsaj. Tylko nie spadaj. Tylko nie spadaj, Claire. Dobry. Dobry. Najgorzej, że nie mamy... Raczej ja nie mam... Wow, nie tędy, nie tędy. Za dużo amunicji. I to może mnie troszeczkę zgubić. No, hopsaj tu. Dzięki, ale... Yes. Nie pamiętam, żebym był w takim stanie. Dobra. Chwila, jak to było dalej? Już nie pamiętam. A, tędy chyba. Nie. Chwila, moment, bo... Coś mi tu śmierdzi. Moira? Aha, tędy, dobra. Tu jest coś dla Claire, chyba. Nie dobrze pamiętam. Dobra, może być. Tylko czemu, do jasnej cholery, tak mi życie ubyło? Nie wiem, czy Moira ma w ogóle coś do leczenia, raczej wątpię. Kurde, że tak się, cholera jasna, zagubiłem. Coś mi się wydaje, że za pierwszym razem tego nie zrobię. Oczywiście zapomniałem, że to jest tu. Dobra, kładź to, Claire, i wchodź. Ale chcę sobie zobaczyć, czy Claire ma... Znaczy nie Claire, ty... Dobra, nie masz. No, zejdziesz w końcu? Dziękuję. No idź. Błagam cię, idź. No, dobra. Ale... Idź dalej. Idź dalej, nie marudź. Kurde. Niecałe 3 minuty zostały. A ja jeszcze nie dość, że potrzebuję żyćka, to jeszcze, no, to jeszcze tak mało z tego zostało mi, chwila. Aha, tędy, no dajesz, dajesz, Claire, przestań się zatrzymywać. Kurde, przez to... O Jezu, co ja zrobiłem? O Jezu, co ja zrobiłem? Nie. Właśnie przez to, że pędzę do przodu, bo widzę, że czas mi umyka i nie widzę przez ten głupi ekran. Dobra, przynajmniej ekran się polepszył, więc jedyny plus. Dobra. Ej, nie marudź, będzie dobrze. Wiecie, że za pierwszym razem, jak to przechodziłem, pokonałem to bezbłędnie. Co prawda zabrakło mi czasu, ale to przyszedłem tutaj właśnie, gdzie się teraz męczę przy nagrywaniu z tym czasem i szukaniem tutaj wyjścia, nie wiem, gorzej idzie. A tutaj jest tak... dobra, może tutaj zejdziesz? Nie, Jezu, no! Kurde, nie! Co jest ze mną? Ja się męczę o takich głupich tutaj spraw, że to jest po prostu nienormalne. Drogę, czy się z tobą dzieje? Przecież ty już to... Oj, oj, oj. Przecież ty już to przechodziłeś. Tak, zaszłaś tak daleko, więc przestań marudzić i w końcu myśl pozytywnie. I przejdźmy to w końcu, do jasnej cholery. Zaczynam się bardzo denerwować z powodu takich głupich błędów, które popełniam. Dobra, Claire. Idziemy po tej stronie, tu gdzie byliśmy. Hops. No jakim cud... Tak, już sobie nogę skręciłeś. No bez przesady. Bez przesadyzmu. O, a czemu ja nie biegnę w ogóle? Ja się tak zastanawiam trochę. Tylko sobie chodzę i zwiedzam. Dobra, nie. Może się tak nie zapędzajmy zbytnio. Hop. Tak, i już niby jakimś cudem... Dobra. Tak, jestem...
cała. Cała i połamana. Dobra, szybko. Chociaż jedyny taki plus, że więcej trochę czasu zostało. No nie wiem, czy prędzej bym wolał czas, czy zdrowie. Dobra. Żeby teraz się udało, to bym był bardzo, bardzo zadowolony. No schodź, błagam cię, schodź. Dziękuję. Wow. Uważajcie na swoje nóżki, moje drogie. Później trzeba będzie je wam posklejać. A nie wiem, czy pan doktor byłby tak miły. Dobra, hopsaj. Okej, no hopsamy, hopsamy. Z tyłu nic nie było, nie. Moira, gdzie jesteś? Teraz tak, tędy trzeba iść. No, wow. To było dosyć mylące. Dobra. Jak to było? Ona musiała to jakoś wejść. Dobrze pamiętałem. Tak, Claire, podotykaj sobie po udach Moiry. Jest taka młoda i jeszcze taka niewinna. Dawaj. Dawaj, dawaj, szybko, szybko. Okej. Następnie to... Kurde, coraz mniej czasu. Nie wiem, jak to wyjdzie później. Pewnie znowu będę musiał... Okej. Dobra, Claire, dajesz. Hopsaj, dziecino, hopsaj. Okej. Teraz tak. Muszę pomyśleć... Aha, to było w tę stronę. Okej. Teraz Moira musi to wypchnąć po prostu. Dobra, starczy, starczy. Przestańcie się bawić. Nic tu nie ma, nie ma. Dobra. Dawaj, 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 dawaj. Przydałaby mi się chociaż jedna roślinka, jedna. Może tu? Nie, tu są amunicje. Dobra, teraz trzeba lecieć, naprawdę. Półtora minuty to nie jest za dużo, a tam jeszcze nas czeka trochę... Wow. Troszku do zwiedzania. Dawaj, dawaj, dawaj. Tu będzie jeszcze źle. Wow. Dawaj, dawaj, dawaj. Wow. Okej. Mam nadzieję, że zdążymy. Chociaż została minuta, więc... Może być nie za ciekawie. A tu jeszcze będą robaczki. Jeżeli dobrze pamiętam. Gdzieś tu. Gdzieś tu powinny być robaczki świętojańskie. Dobra. Jeden załatwiony. Woo! 40 sekund. Pytanie, czy się uda? Jak się uda, to będzie dobrze. Kurde, nie wiem, gdzie tu jest... O, tu był. Nie wiem, gdzie jest ten robal. Op. Ja go załatwiłem? O Jezu, 17 sekund. Ła. No biegnij, Claire. Błagam. O. Niestety.
Na pewno. No nie. Skacz, Claire. Claire, open your eyes. Claire, wake up! Claire. Barry? What happened to Moira? Was Moira with you? Barry. Oh, God. I'm so sorry. She's... I tried. I should have. No. Moira.